Zanim przejdziemy do filmu, przypominam, że już dzisiaj po 22 kończy się czas na licytowanie pakietu do spotkania Boardbreak. Link w opisie, a także przypominam, że jutro do 24 każda subskrypcja na kanale to złotówka na WOŚP. Na razie jest to 6 zł, możecie to podwyższać. Cześć, jestem Jakub z kanału Onbreak, a dzisiaj zrecenzujemy słynny zestaw na pograniczu miastowego a farmerskiego 603-90, który przedstawia traktor wraz z jedną figurką i jakimiś takimi pobocznymi rzeczami. Zestaw zawiera 86 elementów i jest nowością na rok 2023, a cena katalogowa to 45 zł i 99 groszy. Tak jak wspomniałem, jest to taki zestaw na pograniczu farmerskiego a miastowego. Mam na myśli to, że samo to logo już występowało chociażby w zestawie Park sprzed około roku, więc myślę, że LEGO tutaj aż tak tego nie klasyfikuje. Mi się wydaje, że to może być równie dobrze taki traktor do miasta, który tutaj jakieś roślinki akurat przynosi, żeby zasiać, ale ja osobiście będę go raczej używał na swojej farmie. Zapraszam Was na tą recenzję. I tutaj będziemy mieli woreczku. Aha, dwa woreczki, instrukcja i luzem. Tutaj jakieś dwa plejty, zielony, szary oraz taka tutaj kabina do tego traktoru. Widzimy się, jak sobie to ułoży. Tak prezentuje się ułożony zestaw, czyli traktor, jakieś tam drobne, nazwijmy to pole, raczej jakiś taki teren z roślinami oraz drzewko. To co tutaj dostajemy to przede wszystkim ten traktor, dlatego myślę, że warto wziąć właśnie wiewiórkę oraz ten żołądź na bok. Myślę, że tylko o nich możemy wspomnieć w podsumowaniu, bo więcej myślę, że nie trzeba im poświęcić uwagi. Jeśli chodzi o ten traktor, to powiedziałbym, że nawet taki już bywały oczywiście w innej kolorystyce, ale sam sposób zbudowania traktora myślę, że nie jest niczym nowym i nawet bym był skłonny powiedzieć, że to jest jeden do jeden jakiś traktor, który już istniał bez żadnych drobnych szczegółów, które się różnią, ale akurat nie mam takiej pewności, dlatego powiem tylko, że na pewno już podobne rzeczy mieliśmy i sam mam podobnie zbudowane traktory. To co jest tutaj fajne, to no ta przyczepka, w której możemy takie ogrodowe, na pewno ja już się tutaj utwierdziłem w przekonaniu, że raczej ten zestaw w domyśle nie jest na farmę, tylko bardziej taki miastowy, ponieważ przywozimy tutaj nie do końca takie, myślę, że LEGO, gdyby to była farma, to jednak by tutaj były inne rzeczy przewożone, a przywozimy tutaj taką właśnie tuję. Tak, myślę, że jak najbardziej to jest zestaw poświęcony na farmę. Oprócz tego dostajemy tutaj biedronkę w formie zwykłego płaskiego groszka, także myślę, że taki dość sposób budowania biedronki, która mamy od zawsze, ale mimo wszystko uważam, że taki bardzo bardzo dziwny. No okej, no jednak jest to odlew zwierzęcia, więc myślę, że można to sklasyfikować jako zwierzę tego. Nie wiem, ciężko mi nawet rady to powiedzieć, jak to można jako co uznawać. Tutaj natomiast mamy ten zielony traktor, z przodu mamy logo, taką roślinkę z dwoma liśćmi z jednej i drugiej strony, to przedstawia właśnie logo. Nie jest to naklejka, jest to nadruk, to jest na pewno rzecz ciekawa i godna pochwały. Tutaj to kabina jest zamknięta takim oto elementem, u góry jeden groszek, właśnie dziwnie to wygląda, także akurat tutaj uważam, że można było to inaczej zrobić, dziwnie naprawdę to wyszło. Koła mniejsze oraz większe oczywiście to są te koła tylnie. W środku figurkę, którą zaraz wyjmiemy, żeby ją zaprezentować. To co tutaj dostajemy, jeśli chodzi o figurki, to jedna figurka pana takiego ogrodnika, który podlewa miastowe roślinki zieloną konewką. Ma on na torsie takie szelki z logiem, o którym wcześniej mówiliśmy w kontekście traktora. Bardzo duży uśmiechnięta buzia, w butelkowej zieleni czapka oraz spodnie, także przechodzące przez ten tor razem zgadzające się z szelkami, ponieważ nie wspomniałem o tym, ale występuje także kolor seledynowy, czyli jakby to co mam pod tymi szelkami. Obok też umieściłem wiewiórkę, zostaje wiewiórkę, odlew, który od daty swojego debiutu, czyli od początku 2022 roku w zestawach LEGO City przewija nam się niezwykle często, oraz żołądź, który został zrobiony w podobnej formie jak biedronka. Z tyłu przyczepy dostaliśmy dwa narzędzia, taką zmiotkę oraz łopatę.
Troszkę dzisiejszego odcinka, zestaw oceniam bardzo dobrze, uważam, że bardzo przyjemny, przyjemny z tą kwotę, kwotę obecnie najniższą, jeśli chodzi o zestawy LEGO City, to 45 zł katalogowe, uważam, że ciekawe uzupełnienie, czy do miasta, czy do farmy, to już według uznania, LEGO myślę, że robiło ten zestaw z takim zamysłem jak ten park, rok temu około, czyli żeby to był taki zestaw, owszem, związany właśnie tak bardziej z ogrodnictwem, ale jednak w wydaniu miastowym, czyli jakieś ogródki miejskie do pielęgnacji, ale ja myślę, że mimo wszystko bardziej przyda mi się ten zestaw na farmie, oczywiście trochę inne rzeczy wtedy dam na tą przyczepę, ale jednak myślę, że użyję go w celach farmowych, że tak powiem, a w tym momencie ja was żegnam, cześć!